To jest Unisoc, który wygląda jak średniej klasy mediatek, powiem szczerze, w związku z tym nie Pytanie, jest czy najgorzej, grałem? no, za 800. Interfejs jest już, nazwijmy to, ogolony ze zbędnych rzeczy, więc miejmy nadzieję, że Infinix też pójdzie po rozum do głowy. No i premiera, moi drodzy, 29 czerwca, a ja staję na rzęsach, żeby na ten dzień już mieć recenzję tego telefonu, bo nie ukrywam, mam go. Witajcie po Cześć, długiej cześć. przerwie, witamy Was serdecznie. Akurat pogoda się troszeczkę psuła, bo dzisiaj RCB zapowiada w całej Polsce gradobicia niestety. Tak, Także to uważajcie. uważajcie, jak tam u Was jest. Nie było nas i dużo bardzo smartfonów nie przybyło. Z tych premier, które wyskoczyły w momencie, kiedy rzeczywiście już się z Wami pożegnaliśmy, były Razry, na których Adaś był na premierze w kraju Czy egzotycznym w Hiszpanii. macie film z tego, także zapraszam, zachęcam do obejrzenia. No nie będziemy opowiadać, bo w zasadzie wszystko o tych telefonach zostało już opowiedziane. No mówiliśmy podczas premiery Jednak nowa marketingowej, tak, jakość. na pewno. Tak. Ale na film zapraszamy jak najbardziej. A koniecznie obejrzyjcie, no bo tam trochę widać tych telefonów. No jest to nowa jakość w świecie klapek, chociaż powiem Wam szczerze, że testuję teraz ten telefon i no, nie jest to jednak perfekcja i to, czego bym oczekiwał. Nadal klapki według mnie jeszcze mi nie przekonały. O, może tak. Już jest bliżej, ale nadal nie to. Patrz, ja myślałem, że jesteś przekonany. To znaczy, jesteś przekonany co do formy telefonu, jak rozumiem. Nie, właśnie cały czas jestem Team Fold, czyli składaki w formie książki. Aha, okej. Okay. Klapkowe, no nadal nie, chociaż mówię, Motorola zrobiła bardzo duży krok do przodu, jeżeli chodzi o rozmiar zewnętrznego wyświetlacza. On już się zrobił użyteczny, ale na przykład napotkałem jeszcze parę kiksów takich, o których opowiem w recenzji, bo tu za dużo, żeby spoilerować. No jeszcze troszeczkę brakuje. No. Słuchaj, dobrze, a to powiedz pokrótce zupełnie, co się zmieniło takiego najbardziej spektakularnego, gdybyś miał jedną rzecz wymienić, która się zmieniła od poprzedniej generacji? No, ten wyświetlacz zewnętrzny. Wreszcie tego telefonu nie trzeba co chwilkę otwierać. To na pewno przekłada się na czas działania baterii, bo chociażby prostą odpowiedź na SMS-a typu OK, robimy bez otwierania, ale robimy to wygodnie, bo już coś widzimy. Selfiaki robimy bez otwierania telefonu, w dodatku głównym aparatem. Mapy też chodzą, możemy sobie fajnie, dyskretnie telefon w dłoni trzymać. To jest bardzo ważne, chociażby właśnie w miejscach takich jak Madryt. Tutaj pozdrawiamy kolegę, który miał peszka troszeczkę na wyjeździe. W każdym razie telefon w miejscach powiedzmy szemranych można dyskretnie trzymać w ręku, bo go chowacie, bo jest malutki, nie otwieracie go, a mapę macie. Świetnie też wygląda na przykład w uchwycie samochodowym, jak się jeździ z pewną znaną aplikacją ostrzegającą. Też to bardzo fajnie działa, najważniejsze, że działa, że aplikacje potrafią się dostosować do tego wyświetlacza. Nie wszystkie oczywiście, żeby nie było tak super. To Nie jest, wszystkie, i to ale... jest oczywiście bardzo fajne. Ja nie wiedziałem, powiem szczerze, że one się dostosowują i to jest sympatyczne. Natomiast ja się z Tobą zgadzam na podstawie tego, co widziałem. Tak, rzeczywiście ten wyświetlacz zewnętrzny jest chyba najfajniejszym udogodnieniem, które mogło trafić do kompaktowej klapki. Jest ok w każdym Tego razie. Brakowało po prostu. Przejdźmy do rzeczy nowych, a Właśnie. nowa między innymi, bo wczoraj wyskoczyła, także jeszcze ciepła, jest Nubia Neo 5G. O. ZTE zrobiło rzecz dziwną tym razem, dlatego że po pierwsze nie dało informacji o wyświetlaczu, co jak mi się zdaje oznacza wyświetlacz IPS-owy, dlatego taki właśnie wpisałem w specyfikacji. Natomiast telefon stylizowany na gamingowy ma Unisoca T820, co też jest dla mnie dosyć szokujące, powiem szczerze, jeżeli chodzi o Nubię. Nie narzekam na procesor, dlatego że nie było do tej pory smartfona, którego można byłoby przetestować z tą jednostką, ale powiem szczerze, że mam spore wątpliwości. Wygląda kozak, ale jak to będzie działało, to powiem budżet. szczerze. No będzie to budżet. No może, wiesz co, może to jest po prostu telefon dla kogoś, kto chciałby mieć kozaka, tylko go nie stać. Tak, bo on jest ładnie stylizowany. Jak spojrzycie na żółtą wersję, obie wersje są fajne, ale ta żółta jest rzeczywiście, no, jakby pokazuje, ojej, mam gamingowego smartfona. Mimo tego, że to średnio taki gamingowy smartfon może No być. Właśnie, ja bym powiedział, że wcale nie gamingowy. Próbuję popatrzeć, ile on kosztuje, ale jakoś mi tutaj ten tajski sklep nie ma ochoty się otworzyć. Czekaj, spróbuję jeszcze w jednym. On w dwóch tajskich Tak. sklepach rzeczywiście wyskoczył, w Lazadzie i w Shopee. I ceny tam były, powiem szczerze, Jest, mam. chyba, jak mi się Mam, mam, zdaje, mam. ale nie przeliczałem.
Już wam przeliczam. 7 tysięcy batów kosztuje, nie takich na tyłek, tylko waluty. 813 ziko to wychodzi na nasze, bo oczywiście nie licząc tam podatków, stratków i tak dalej. Także jak ktoś chce mieć budżetową nubię, która udaje gamingowego smartfona, to to jest może... Nie za 8, Unisoc za 800. Wiesz co, ale to jest nowy Unisoc, który wcale nie jest taki zły, to znaczy ja tutaj teraz jestem adwokatem diabła. To jest Unisoc, który wygląda jak średniej klasy Mediatek, powiem szczerze, w związku z tym nie pytanie, jest najgorzej, no, za 800 zł. Trzeba by było wypróbować w sumie. Nie wiem, ja do Unisoca podchodzę jak do jeża i to takiego nadpsutego. No ale okej. Okay. Jeden to lubi rodzinki, inny lewatywę. Ma to ten ekranik 6,6, jak wspominam. ZTE nie podało matrycy, dlatego sądzę, że jest to IPS mimo na wszystko. bank. W tej cenie cena. No w tej cenie raczej ja mole nie. I ten IPS chodzi na 120 Hz, także odświeżanie jest, tak? Zdjęcie porobicie, znaczy nie, no gównie. Ja mówię, nie porobicie, tam jest 50 megapikseli. Jezu, jak sobie myślę, że kiedyś na początku w ogóle brania smartfona do ręki, ja miałbym 50 megapikseli w smartfonie, to ojej po prostu. A teraz? Ale ten towarzyszący to jest dwójka, z przodu jest ósemka i to tak. Ładowanie powinno być szybkie, no jest szybkie, niby 22,5 W jest. Bateryjka też niecałe 4,5 tysiąca mAh, nawet nie 5 tysięcy. No tanioszka. Taka tania nubia po prostu. No jak już jesteśmy przy ZTE, to w ogóle ZTE się zrobiło bardzo płodną marką i no, wypuszcza coraz to kolejne telefony. Nawet powiem wam ciekawostka, w ogóle ZTE wygląda na to, że mocno wraca do Polski, bo ma już agencję PR-ową. No ma stronę całkiem porządnie zrobioną. Ma stronę po polsku i nawet działającą. Także wygląda na to, że próbują wrócić, chociaż nie robią wokół tego za bardzo szumu. Ale na przykład wrzucili takiego Blade'a A53 Pro, to Pro to jest mocno na wyrost, ale to zachęcam sobie, po prostu przeczytajcie podlinkowany artykuł, to się dowiecie, co ten telefon znaczy, oferuje. On jest Pro w odróżnieniu od nie tak. Pro, to znaczy on jest taki Pro, bo tam jeszcze wyszedł, zdaje jeszcze się, poza, jest oczywiście A53 normalny, a oprócz tego jeszcze jest A53 Plus, który nie jest Pro. Jest jeszcze też Blade A72S i Blade A51, bo wszedłem, jako że ten nowy smartfon wyskoczył, wszedłem na stronę ZTE, tę polską właśnie, patrzę, a tam trzy kolejne nowe. W związku z tym, jeżeli jesteście zainteresowani, to można oczywiście od nas do katalogu zajrzeć i sobie obejrzeć specyfikacje. Natomiast może pokrótce o tej A50, o tym Blade A53. Ale o Pro. No pro, widzisz w nim coś ciekawego? Szczerze? No tak. Może cena jest ciekawa, słuchaj, na przykład. No, jest ekran HD+, no, przednia ponad 5 megapikseli, tylny 13, to kiedyś było w budżetowcach. No bo to jest budżetowiec. Ale zobacz, jak tył ładnie wygląda. Masz taki tak, fajny nie, rzucik, jest faktura i fajny rzucik jest na tyle. Taki na krzyż rzucik jakby, no na pewno praktyczne, bo ani się nie będzie rysował, ani wyślizgiwał z ręki. Klasyczny czytnik na plecach, dali czytnik. Bateria 5000, ale przez mikro USB ładowana i wolno, niestety. No słabo wygląda generalnie serducho, bo jest oczywiście Unisoc, do tego 4 giga RAM-u, z wirtualnym oczywiście, wiadomo, musi być. Jest miejsce na microSD, no, ale jest też pamięć eMMC 5.1 64-gigowa, więc tu nie poszarżujemy zupełnie. Absolutnie Mocno budżetowy budżetowe smartfon. urządzenie, no mówię, 600. No powiem szczerze, że jakbym się mocno spiął, to obawiam się, że coś w podobnej cenie znajdę, coś ciutkę może lepszego, chociaż może z trochę lepszym aparatem, a jeżeli już, to kurczę, dołóżcie chociaż jeszcze z tą stówę, dwie i szukajcie tak w tym pułapie, powiedzmy, sub 800-900 zł, naprawdę. Ja mogę powiedzieć tyle samo, co Adam, jeżeli nie musicie tego smartfona mieć, to poszukajcie w podobnej cenie albo w nieco wyższej cenie, ale warto naprawdę dorzucić i znajdźcie po prostu coś lepszego troszeczkę. Zdecydowanie, bo... Bo to jest absolutne minimum. Ja tylko czekam, aż ZTE przywiezie do Polski, wrzuci na naszą stronę i zacznie sprzedawać te swoje fajne
inne telefony, te Axony dopasione za parę Aha, tysięcy. tak jak poprzednim razem, jak było, to sprzedawało te full wypas. Poprzednia O tak. polityka ZTE w Polsce była taka, że dużo i tanio. I podejrzewam, no, że jeżeli pozostaną przy tej polityce, to się po raz kolejny na wrotce przejadą także normalnie. Ohe, padną w kisiel. Tak, no tak samo ciekawe, jak sobie u nas poradzi też kolejna nowa marka, Tecno. Tecno jest ciekawe o tyle, że naprawdę robią mega fajne telefony, niedrogie, ale po pierwsze o unikalnym wyglądzie. I mam nadzieję, że do nas dotrą. Mają składaka, który jest dosyć atrakcyjnie wyceniony i ja go oglądałem już w Barcelonie. Macie podlinkowany filmik i on się nie rozleciał mi w dłoniach, także no, ta firma nie jest takim, nie wypadła też troce spod ogona, powiedzmy. No i zaczyna w Polsce. I z czym zaczyna? Również macie podlinkowany artykuł, opisuje poszczególne modele. No zaczynają od taniochy, tak? Może co do nie są to Tekna. telefony najtańsze, ale powiedzmy, że są to z tego segmentu w granicach 1000 zł lub niewiele ponad. No miejmy, życzę im dobrze, tak? W każdym razie, no miejmy nadzieję, że wejdą, bo przynajmniej wizualnie te telefony są naprawdę mega fajne. No cóż, ja mam na temat Tekno podobne zdanie jak na temat Infinixa, to znaczy myślę sobie, znaczy a propos telefonów, ale również a propos startu w Polsce, że to jest, Polska jest trudnym rynkiem i to jest tak, że jeżeli uda im się wypromować te smartfony u operatorów, jeżeli uda im się przekonać sprzedawców, klientów do sprzedaży tych telefonów, to one w Polsce mają szansę stać się popularne. Czy słusznie, czy nie, to jest zupełnie inna sprawa. Są to telefony stosunkowo niedrogie, są to telefony wyróżniające się na pewno wyglądem. Natomiast jeżeli chodzi o performance, no cóż, no pamiętajcie, że na błędach uczą się najbardziej ci, którzy te błędy popełniają. W związku z tym, jeżeli się okaże, że coś jest nie tak, to lepiej poczekać i zobaczyć, że się okaże, że coś jest nie tak, albo jeżeli się okaże, że coś jest bardzo fajnie, to można na tym skorzystać, znaczy na czyimś błędzie można skorzystać, to ten błąd popełni. I wiecie co? I namawiam tak szczerze do tego, żeby się uczyć na cudzych błędach, bo to jest troszeczkę mniej bolesne taniej, niż uczyć się na własnym. Pewno taniej wychodzi. A propos Infinixa, no to właśnie Infinix znowu wszedł z kolejną partią nowych modeli do Polski. Była premierka w poniedziałek. Macie podlinkowany artykuł, przeczytajcie się, co tam. Pamiętam, że 30 w nazwie, ale nie pamiętam, no, bo tam no, kilka 30. Nazwa ma unikalna, ale w sumie telefoniki też nie brzydkie. Zresztą ja testowałem ostatnio jakiś czas temu jednego Infinixa, kolejnego. Zawsze narzekam na ten interfejs i na przykład w Tecno również jest ten interfejs, przy czym Tecno już na konferencji od razu zaznaczało, że hej, wywaliliśmy wszystko, co zbędne, bo Europejczycy wiemy, że tego nie lubią. Poprosiliśmy centralę, żeby przerobiła ten XOS na XOS, dobrze mówię, chyba tak, na modłę europejską. No i w tych Tecno, ten Tecno interfejs jest już, nazwijmy to, ogolony ze zbędnych rzeczy, więc miejmy nadzieję, że Infinix też pójdzie po rozum do głowy. I skoro Tecno to zrobiło, no to przecież to jest jeden koncern. Zobaczymy, tak jak zobaczymy, jak to wpłynie na performance. Na to, więc no miejmy nadzieję, że to poprawią, bo w sumie powiem ci tak, jak testowałem te Infinixy, to nie były to złe konstrukcje, naprawdę. To bardzo dobrze, bardzo fajnie. Natomiast ten interfejs rzeczywiście był taki mocno chiński i to mnie odrzucało od tych telefonów. Miejmy nadzieję, że to poprawią i wtedy może być całkiem nieźle, jak będą oferować w dobrych cenach, to czemu nie. A z bateriami jak jest, powiedz? Przyzwoicie. One generalnie wszystkie mają baterie piątki, przynajmniej mówię o tej nowej serii. Mają tam różne systemy tego bezpiecznego ładowania, bla, bla, bla. Te wyższe modele mają indukcję. Tak, ale wiesz, chodzi mi o czas pracy na jednym naładowaniu. Słuchaj, niczym szczególnym się nie wyróżniały ani plus, ani minus. Były typowe, czyli powiedzmy w granicach 2 dni. Przy czym model Ultra, który testowałem, był super, bo on miał to super szybkie 180-watowe ładowanie, on się faktycznie w moment ładował i to był sztos. Ja się przekonałem dzięki niemu do naprawdę tych ładowań wysokiej mocy, bo to bydle nawet się specjalnie nie grzało, ani zasilacz, ani telefon. Także no, zrobili coś do przodu, na pewno. No, można to zrobić tak, żeby się nie grzało, to nie, zatem, nie jest to kurczę. No warto przyglądać się tym firmom. Ja nie namawiam, broń Boże, do zakupu już, żebyście lecieli po Infinixa czy Tecno do sklepu.
Natomiast idźcie, obejrzyjcie, bo no mówię, są to na swój sposób ciekawe telefony i bardzo miłe ubarwienie naszego rynku. Troszeczkę takiej, nazwijmy to, egzotyki, troszeczkę coś innego. Na pewno jak się chcecie wyróżnić, to się wyróżnicie za pomocą takiego smartfona, bo no cóż. Mamy jeszcze jeden powrót do Polski, znaczy O, w zasadzie mieliśmy premiery, mamy tak. Jeszcze jeden powrót do Polski, wraca do Polski z pompą Honor. Wraca z nowymi modelami, bo ich przez dłuższy czas nie było, w związku z tym to muszą być nowe modele. A przy tej okazji mamy również premierę światową Honora 90 Lite. W ogóle seria 90 jest już, tak? Ona trafiła na rynki europejskie. W związku z tym u nas też się pojawią dwa co najmniej smartfony. Akurat Lite'a nie widziałem, żeby był zapowiadany, natomiast będzie 90 i ten model o oczko wyższy. Także ale to dopiero będzie. Dopiero będzie, tak. Na razie Natomiast Magiki piątki dali i składaka. Są też X-y, w ogóle też było ciekawie, bo na przykład wczoraj na premierze bardzo mocno opowiadali właśnie o tych Magicach, które jednak powiedzmy, że co najmniej średnia lub wyższa półka, jeżeli chodzi o ten model główny, o składaku. Natomiast w ogóle przemilczano X-y, które są na stronie Honora, były tam na wystawkach i w sumie nie są najgorsze, to są po prostu telefony tak już z niższej półki, może dlatego specjalnie nie chcieli tam o nich wiele mówić, no bo to nie są jakieś imponujące telefony, tylko poprawne, powiedzmy, średniaczki lub nawet w kierunku budżetu trochę skręcające. No i w ogóle ta premiera też jest o tyle ciekawa, że była dużo, dużo wcześniej, jak nas nie było. Honory, nie pamiętam, czy myśmy o tym wam mówili, czy nie, Honory wjechały do oferty Orange. I Orange jako pierwszy, nazwijmy to, launchował Honory w Polsce, a dopiero wczoraj była ta oficjalna premiera, prawda, z gwiazdami, występami, etc., etc. 90 Lite to jest smartfon, który działa pod kontrolą Dimensity 6020, LTPS-owy wyświetlacz z dostosowywaną częstotliwością odświeżania, działa do 90 Hz, także nie jest najgorzej. Bateryjka trochę biednie, bo 4,5 tysiąca mAh. Ładowanie też biedne, bo 22,5 W, ale jest szybkie ładowanie i to się w miarę szybko ładuje. To, czym zwraca najbardziej chyba uwagę, to jest 100-megapikselowa matryca w jednostce głównej aparatu fotograficznego tylnego. Tych aparatów z tyłu jest jeszcze dwa, jest piątka i dwójka. Z przodu jest 16 megapikseli do selfików i w zasadzie chyba tyle. Od smartfonik, który jeżeli trafi na dobrą półkę cenową, będzie się można nad nim zastanawiać. Natomiast nie przedstawia sobą niczego jakby bardzo genialnego. Poza tym aparatem ja tutaj nic jakby spektakularnego w nim nie widzę. No bo to jest średniak, on nie ma być genialny, bo on jest lightem, więc no, proszę cię, no tutaj jakby nie ma co wymagać od modelu light nie wiadomo czego. Ale generalnie tak, jeżeli chodzi o fotografię, to myślę, że to będzie główna lokomotywa napędowa sprzedaży Honora w Polsce, no bo pamiętam, jest to jakby kontynuacja tego, co robił Huawei, a Huawei był mocny w fotografii, jakby nie było. Oczywiście wiadomo, Honor to jest już zupełnie osobna firma i dla porządku, bo może nie wszyscy wiedzą, smartfony Honora są wolne od amerykańskich ograniczeń, czyli mogą mieć 5G, mają Google'a, także są, że tak powiem, pełnymi smartfonami. Plus oferują tą technologię, którą znaliśmy wcześniej z telefonów Huawei, także no może być dobrze, bo myślę, że ci, którzy stawiają na aparaty, to no będą mieli teraz szerszy wybór telefonów, bo mogą znowu brać sobie Honory, nie godząc się na jakieś tam specjalne kompromisy, tak? W Polsce debiutuje Redmi 12 w bardzo fajnej cenie, natomiast w rynku chińskim debiutuje Redmi Note 12 R z kolei. To jest smartfonik, który pójdzie prawdopodobnie do sprzedaży operatorskiej głównie, chociaż bardzo możliwe, że na rynku tym nieoperatorskim, zwykłym, komercyjnym również się pojawi. Ze Snapdragonem 4 generacji drugiej i to jest najciekawsza rzecz, która tak naprawdę jest w tym smartfonie. Czyli kolejna generacja Snapdragona 4, która ma troszeczkę jednak lepsze osiągi niż poprzednia derywacja. Android 13 nowy, fajny wyświetlacz OLEDowy, 6,8 cala, Full HD pracujący. Nie wiem, powiem szczerze, przy jakiej częstotliwości, bo to są dane niestety niepełne. Na stronie Red
tymi na stronie Xiaomi chińskiej jeszcze tego smartfona nie ma. Specyfikacja jest wzięta od chińskiego operatora. No jest tam między innymi 50-megapikselowy aparat tylny z dwójką towarzyszącą, piątka do selfików, jest bateria 5000 mAh, też niestety właśnie nie wiem z jakim ładowaniem. W każdym razie warto trzymać rękę na pulsie i zobaczyć, czy to się komuś do czegokolwiek nada, a swoją drogą, jeżeli się budżetowe smartfony lubi i albo jest się na nie skazanym, to warto zwrócić na tą dwunastkę, która na polskim rynku w atrakcyjnej cenie się właśnie pojawiła. Tak, tak. Do tego wydaje mi się, że ten telefon jest całkiem niebrzydki, bo no, często gęsto te tańsze telefony, no to takie są szpetota, a ten... Znaczy, no, Adaś mówi o 12 w tej chwili, tak? O 12, czyli o tym, co kupicie u nas. Kupicie to u nas, przy czym... No powiem wam tak, jak macie kupować, to kupować teraz, bo cena jest naprawdę na początek sprzedaży atrakcyjna, bo jest 6 stówek. Natomiast później no to już będzie 8 stówek, to już troszeczkę mniej atrakcyjna. Także, ale specyfikacja jest całkiem popita się na, także przy tej cenie. O, i sobie porównajcie to teraz z tym ZT, o którym mówiliśmy na początku. No, no nie ma porównania. W zasadzie czas rozpocząć dział ciekawostek i taką ciekawostką jest w zeszłym mijającym tygodniu Motorola G52J, japońska wersja Motorola G52, która jest tak naprawdę, jeżeli chodzi o specyfikację, bardzo podobna do tego, co wyszło w Europie. Ale w momencie, kiedy nas nie było na przykład, pojawiło się Xiaomi CV3 w edycji disneyowskiej. Stosunkowo rzadko się trafia, żeby te edycje ostatnio prezentowały rzeczywiście coś fajnego. Tutaj jest rzeczywiście tak, że na obudowie jest myszka Miki, która jest jakby wpisana w design tylnej obudowy, bo ona jest aparatem fotograficznym, jakby z tą wysepką fotograficzną przypominającą piłkę. Ona trochę wygląda jak koszykarz na tej tylnej obudowie, który kręci piłką na palcu. Poza tym CV3, o którym już mówiliśmy, w związku z tym nie będziemy powtarzali, są rzeczy troszeczkę egzotyczne dla miłośników Tab Phone'ów. I taką rzeczą egzotyczną, pierwszą, która mi się wydaje chyba najbardziej egzotyczną, jest IF-150 Raptor, który ma zarówno z tyłu flira do obrazowania w podczerwieni, jak i aparat, który jest przeznaczony do zdjęć nocnych z dedykowanymi diodami podczerwonymi, który robi oczywiście czarno-białe zdjęcia, ale w nocy widzi po prostu więcej. Nie jest to jakaś bogata konstrukcja, jest to Tab Phone po prostu, czyli ma i military standard, i IP68, i 69K, jest wzmocniony. Oni się chwalą tam stylizacją tej tylnej wysepki aparatów. Ja nie wiem, czy się jest czym chwalić, od standardowa po prostu podobna do tych, które są w innych Tab Phone'ach. Natomiast warto wspomnieć na pewno o tym, że jest bateria 10 000 mAh. O, właśnie zauważyłem błąd na karcie. O, literówkę zrobiłem. A tak poza tym, no cóż, no smartfonik egzotyczny, diabli wiedzą za ile będzie, bo chyba ceny jeszcze nie ma. No i trzeba pamiętać o tym, że to nie będzie champion performance'u, dlatego że tam jest Helio G99, procesor nie najgorszy może, no ale umówmy się, że do championów nie należy. Zdjęcia się też porobi, bo jest 108 megapikseli z tyłu, plus właśnie ten, o którym wspomniałem, do zdjęć nocnych 64 megapiksele, plus właśnie FLIR do zdjęć podczerwieni. Z przodu 32 megapiksele. Ładowarka 65 W, nie wiem jakie ładowanie, bo uparcie nie piszą jakie ładowanie. Piszą, że ładowarka 65 W, a ładowania nie podają. No domyślnie powinno być podobne, ale nie wiem jakie ładowanie. No nadal powtarzam, tak, bo tego nie piszą jasno. I to w zasadzie tyle. Na razie do nabycia w miejscach egzotycznych. I na razie nie polecam, radziłbym jednak poczekać na to, aż ludzie kupią i powiedzą wam, co to jest po prostu na forach tematycznych. Kurczę, no trzeba to powiedzieć wprost, jest to po prostu produkowane w Chinach, wytrzymały telefon i tyle. No kurczę, no nie owijajmy
pewnych rzeczy w sreberko, jak to się mówi, no. Ot. Znaczy wiesz, nie, no ja mówię po prostu w sposób prosty, że trudno oceniać cokolwiek No sądząc tak. po specyfikacji technicznej i dlatego warto poczekać, aż ktoś rzeczywiście tego smartfona do ręki weźmie i podzieli się jakimiś wiadomościami na temat niego. Też oczywiście trzeba ostrożnie. Słuchaj, nie Jasne. wiem, czy ty masz spamy, nie wiem, jak jest u was. W spamie mi się pojawia właściwie raz, dwa razy w tygodniu propozycja pisania dobrych opinii w różnych serwisach tematycznych. I to jest takie średnio fajne, bo to daje nam wgląd w naszą rzeczywistość, gdzie zaglądamy gdzieś do jakiegoś serwisu, gdzie zaglądamy do sklepu, a tam kupa opinii pozytywnych, które jak się okazuje są pisane przez specjalne firmy, również polskie, które się tym zajmują zawodowo, które zatrudniają ludzi, którzy po prostu piszą. Piszą fajne opinie na temat rzeczy, których na oczy nie widzieli. Cóż ja mam ci powiedzieć? No, ja do tych opinii pisanych pod produktami w sklepach już się zraziłem naprawdę bardzo dawno i od lat już w nie nie wierzę. Generalnie, jak chcecie coś kupić, to nie wiem, jak szukacie smartfona, to zajrzyjcie do nas, popatrzcie nawet na opinie użytkowników czy na nasze recenzje. Szukacie odkurzaczy, też są specjaliści od odkurzaczy, od telewizorów mamy w branży mnóstwo naszych kolegów, którzy robią świetną robotę. Po prostu kierujcie się opiniami recenzentów, a nie tym, co jest napisane pod Przy produkty w czym sklepie. też ostrożnie należy zwracać uwagę, czy artykuł nie jest na przykład No sponsorowany, tak, no, ale bo teraz to muszą być różnie oznaczane bywa. na Poza tym sklepach. no, trzeba sobie coś uśrednić, nie jedna recenzja, Tak. tylko pięć No, użycie recenzji jest co kilka, najmniej no. niestety i jakieś uśrednienie tego albo stwierdzenie, o temu gościowi ufam, wydaje się, że jest No. kompetentny, tak na takiej No zasadzie. dokładnie, na tej zasadzie najlepiej obejrzyjcie kilka, nawet ostatnio jeden z naszych widzów mówi, że w ogóle mam inną opinię o urządzeniu niż kolega. No to mówię, wyciągnij średnią, będziesz mniej więcej widział. Nie musimy się ze sobą zgadzać, tak? Tak, no Mamy pomijając to, że są różne różne gusta, no to potrzeby. jeszcze tak. No tak, no i pamiętajcie, że recenzent też jest człowiekiem i na przykład patrzy pod kątem swoich potrzeb. Może być z czegoś zadowolony, inny może być niezadowolony z tego samego elementu, także no też musicie właśnie wyciągać sobie średnio. Ale chciałem wrócić jeszcze do tego Raptora. Spojrzałem na cenę, około 1300-1400 zł kosztuje w popularnym sklepie chińskim, co dobitnie pokazuje, skąd ten telefon pochodzi i tyle, nie ma co tutaj. A są jeszcze dwa kolejne. Tutaj też zabawna anegdotka. Nasz czytelnik Piotr bardzo fajnie napisał, zaraz powiem o czym. Firma od koparek, kolejna, nie Kat. Nie Kat, tylko następna od koparek, czyli Też trzyliterowa. Tak, JCB, JCB, jakby ktoś nie wiedział. Też popularny sprzęt ciężki, tam koparki, spycharki, ładowarki robią, tam nie pamiętam co jeszcze. Wszystko, No co to potrzebujecie do pracy w terenie po prostu. Też wypuścili swoje smartfony. Ojej, ojej, poczekaj, jeszcze raz. Podobnie jak w przypadku Kata, JCB nic nie ma wspólnego z tymi Dokładnie, smartfonami poza żebyście... nazwą, tak? Tak, Chińczycy no. kupili brand, tyle. No Przepraszam, kupili, musiałem wspomnieć. dostali licencję na używanie. Tak. To jest inna firma niż produkująca Kata. No tam w artykule napisałem nazwę, która chyba nic wam nie powie, ale no jest to firma zarejestrowana w Wielkiej Brytanii. Podejrzewam, że w Wielkiej Brytanii to jest parę pokoików biura, a produkcja oczywiście jest w Chinach, Albo wiadomka. numer telefonu po prostu, bo Tak, to też może być. w ogóle bardzo zabawnie nasz czytelnik na Facebooku Piotr napisał, czeka na telefony marki Waryński na przykład, albo Stalowa Wola. No, Jakby byłoby ktoś nie całkiem wiedział, to nieźle. pod Byłoby tymi całkiem markami w dobrze. Polsce występował sprzęt, który oferuje Kat tudzież JCB. W każdym razie te telefony JCB są dwa na razie. Jeden nieciekawy, drugi trochę ciekawszy, z tym, że ten trochę ciekawszy jest znowu sporo droższy. I no cienko to widzę. Na razie są oferowane w Wielkiej Brytanii. Wiadomo, tam jest troszeczkę inny stopień zamożności społeczeństwa. Ale znowu wydaje mi się, że troszeczkę jest po prostu narzut za markę, a telefon. Ciekawostka, nie ma ładowarek w zestawie, ani w jednym, ani w drugim. So innovative, ale Kat Tak. ostatnio do telefonu też już nie da ładowarki, No, także bardzo ładnie. no.
O, a na przykład Tak widzicie. dbają o środowisko, ci Jak. wspaniali producenci Właśnie. chińscy tak dbają o Matko, ale to środowisko. kurczę, Infinix wspomniany już dzisiaj nie ma u nas szans, bo Infinix daje nawet szkiełko, pokrowiec, słuchawki w zestawie. Oni są zupełnie nieekologiczni. O matko Przerąbane bosko. po prostu, ja nie wiem, Wyposażają straszne klienta rzeczy. we wszystko, co potrzebuje na start, kupując telefon w dodatku niedrogi. No. Jak mogą? Tak? W ogóle tak. Tu Greta powinna wyjść teraz cała na biało i powiedzieć, co o tym sądzi. Dobra, A dobra, myśmy byli to zejdźmy z tej śmiesznie. ekologii, bo to jest śliski To jest temat. smród. Zejdźmy, bo Dobra, powiedzą, wracając bo... do tych JCB. Kurczę, no powiem szczerze, nie urywają według mnie Nie, i nie urywają. Nie urywają, szczególnie w tej zobaczcie sobie cenie. specyfikacje tutaj. Max ma na przykład baterię Dwa. ponad 12 tysięcy mAh, to A może nie trzy, dwa. przyciągać w jakiś sposób, tak? No tak, Ale... bez przesady. Sama bateria jakby nie czyni telefonu, reszta jest taka sobie. Tak. Sama bateria nie W czyni każdym telefonu. razie, no dobra, mamy kolejną markę wytrzymałych telefonów i w zasadzie tyle. Ciekawe, czy to do nas dotrze. I Wątpię. słuchajcie, na koniec dwa przecieki sklepowe. Jeden przeciek to Nokia G42, która wyciekła chyba nie, w Danii wyskoczyła. W Danii wyskoczyła w jednym z duńskich sklepów z elektroniką, dlatego macie pełną galerię i nieco mniej pełną specyfikację, ale jaka taka jest. I to nie jest smartfon jakoś bardzo godny uwagi. To jest Nokia, która, no tyle wiem na pewno, że będzie na Snapdragonie 480+, bo to jest raczej pewne i raczej pewne jest to, że będzie miała baterię 5000 mAh i wyświetlacz 6,6 cala. Tak, w ogóle to HD ma być pracując. smartfon o wysokiej podatności serwisowej, ale to już Nokia lansuje od jakiegoś czasu. Także to będzie kolejny smartfon, który ma być prosty w naprawach. Taki nawet możliwy do naprawy przez użytkownika szkodnika. Zaznaczyłem oczywiście na karcie, że specyfikacja jest wstępna, jeżeli się chcecie zapoznać, a przynajmniej zobaczyć, jak wygląda, bo jeżeli chodzi o rendery, to na pewno jest ten No, smartfon. rendery są legitne, no. To zapraszam Was bardzo, bo dzisiaj znalazłem i dzisiaj pobierałem. Podobnie dzisiaj znalazłem Zenfona 10, który też A tak. wyskoczył w sklepie, tym razem troszeczkę innym. I tutaj też jest troszkę biedniej ze specyfikacją, natomiast rendery są właściwie, jest prawie komplet renderów. Ja jeszcze chyba czarnego nie wrzuciłem, bo jeszcze nie zdążyłem pobrać, tygodniówka mnie zaskoczyła. Natomiast ze specyfikacji jest kilka szczegółów, które nie powinny się zmienić. Jest bateria 5000 mAh, jest Snapdragon 8 generacji drugiej. To nie powinno ulec zmianie, podobnie jak wyświetlacz AMOLED. Powinna. Jeżeli chodzi o wersję wielkości tego wyświetlacza, to było, one się zmieniały po prostu jak w kalejdoskopie, w zależności od dnia tygodnia ostatnio. Natomiast Tak. jednak stanęliśmy na 5,9 cala z Corning Gorilla Glass i ze 120-hercowym Tak, odświeżaniem. zresztą wiesz, sam producent sporo też ujawnił na temat tego telefonu, bo był zwiastun oficjalny, gdzie właśnie podawano rozmiar wyświetlacza między innymi. Także. Jest aparat fotograficzny główny, na pewno 200 megapikseli. Prawdopodobnie towarzyszy mu 8 i prawdopodobnie 32 megapiksele z przodu, ale tego nie jestem aż tak bardzo pewien, bo te źródła są niestety mniej pewne. No I tak. ładowanie 67 W, tak? Tak, no warto wspomnieć, że co pokazał producent w tym zwiastunie oficjalnym u siebie na stronie, jest gimbalowa stabilizacja w głównym aparacie, więc może być fajnie. No i premiera, moi drodzy, 29 czerwca, a ja staję na rzęsach, żeby na ten dzień już mieć recenzję tego telefonu, bo nie ukrywam, mam go, ale nie wolno mi jeszcze o nim opowiadać. Natomiast to, co podał producent, to podał producent. Rendery trafiły do sieci także w zasadzie tego. No i zabawna sytuacja się zdarzyła, słuchajcie, w Stanach, bowiem tam Asus ogłosił konkurs, gdzie główną nagrodą jest właśnie rzeczony smartfon. No i był regulamin. Jakby się uważnie wczytać w ten regulamin, to tam na długo już przed premierą był podany termin tej premiery, bowiem no, dzień jakby zakończenia konkursu był. Prawie, że można było od razu założyć, że tożsamy jest z dniem premiery, i tak właśnie się okazało. No i To jeszcze cena. była cena telefonu, inaczej, wartość nagrody. Nagrodą był telefon, nie podano z jakimi pamięciami, więc tu może być ewentualnie coś jeszcze, coś się zmieni. Natomiast wartość nagrody podano $750. No i teraz powiem szczerze, że ja też nie do końca mam rozeznanie, jak to w Stanach się robi, te regulaminy, czy się podaje z.
czy się podaje regulamin z podatkiem, czy bez podatku, ale wydaje mi się, że jest to cena netto. Nie Na rynek podają, mamy... nie mogą podawać z podatkiem, dlatego No że tak, bo podatek tam jest co różny w stan to inny. zależności od stanu, w związku z tym nie mogą Tak, podawać z więc podatkiem. mówię, domniemujmy, że jest to cena netto i w USA, gdzie na pewno ten telefon będzie tańszy niż u nas, tak, więc no parzyją, mówi DIM, 29 się wszystkiego dowiecie, a ja, tak jak mówię, postaram się już Wam o tym telefonie wszystko opowiedzieć. A na razie zapraszam na kartę do galerii, można zobaczyć, obejrzeć, jak wygląda przynajmniej na renderach. I to, słuchajcie, chyba wszystko na ten Chyba tydzień. wszystko, chyba kończymy. Tak, Zwracajcie uwagę na RCB, na pogodę, zamknę. Na to, że trzeba okna zamykać, z balkonów rzeczy pościągać, żeby nie fruwały, na podwórku zadbać o to, żeby No i wam na parasol siebie nie przede spadł. wszystkim uważajcie, bo tam rzeczy pal sześć. Wy jesteście ważni. U mnie się robi sino, powiem szczerze. Wszystkiego A u mnie dobrego, akurat trzymajcie się się. przecino, jak to się mówi. Dziękujemy, dziękujemy wam bardzo, Do że miłego. wpadliście. Jak zwykle w przyszłym tygodniu widzimy się chyba bez problemu. A tak, myślę, że bez zakłóceń się widzimy w przyszłym tygodniu, a co będzie potem, to wam będziemy na bieżąco mówić, no bo nie mało co ukrywać, ja też spadam na wakacje kiedyś, więc. Dziękujemy i cześć, trzymajcie się, hej. Cześć, cześć.